Dzień dobry, przypadkiem takie nagranie. Przystanąłem na poboczu obok cmentarza radomskiego. Po przeciwnej stronie przykuła moją uwagę taka ruina, nie będę tam właził, bo wszystko jest zarośnięte, tabliczka, teren prywatny. Ale uderzyło mnie to co widzicie, płyta nagrobna człowieka rozstrzelanego przez Niemców na Firleju, czyli nie na tym cmentarzu, który widać tam w tle. Ten cmentarz, który znajduje się za mną, jest to zabytkowy, stary, radomski cmentarz, dawniej przy trakcie starokrakowskim. A ten, o którym mowa na płycie nagrobnej, mieści się po północnej stronie Radomia. I w okolicach tamtego cmentarza, w lesie też obok, Niemcy rozstrzelali, szacuje się różnie, od 12 do 15 tysięcy osób w czasie od roku 40. Podobno od końcówki 39, ale to nie jest potwierdzone. Od 40 do 45, nawet na dzień przed wkroczeniem Armii Czerwonej, jeszcze odbyła się ostatnia egzekucja. Może to był płaszczet jakiegoś kamieniarza. Wspomnę jeszcze o książkach, które wydał Społeczny Komitet Ochrony Cmentarza Zabytkowego. Pierwsza zawiera głównie informacje dotyczące historii, osób też, które tam są pochowane. Na okładce znajduje się Anioł Ciszy, bardzo piękny na żywo. Niestety jest to tylko kopia, oryginału skradziono. Druga z książek zawiera także fotografie, bardzo zresztą ładne. Trzecia również i o ile się nie mylę, to właśnie w trzeciej była mapa. A wspomnę jeszcze, że dochód ze sprzedaży tych książek trafiał właśnie na poczet renowacji starych nagrobków. Proszę bardzo, spójrzcie dalej. Ja nie mogę, ale to jest okropne. Tu ktoś z roku 1897. Dla uczczenia pamięci napis. Jedyny ślad, który został po człowieku, dobrze, że w ogóle został, leży przy drodze. Z ulicy Bagiennej. No czego można się więc spodziewać?